Cześć, witajcie, ja jestem Abra i moi drodzy, dzisiaj gramy sobie solóweczki na bedworsikach i jestem, słuchajcie, w teamie żółtym, więc oczywiście co oznacza team żółty? Oznacza to, że Abera solówek nie lubi, ale i tak w to gra, więc witam serdecznie. Słuchajcie, kupimy sobie na pewno jakieś tutaj od razu tulsiki i inne duperele. Ogólnie to jest mapa, na której całkiem szybko respi się właśnie żelazo, więc to jest akurat całkiem fajna sprawa. Myślę, że możemy sobie nawet zakupić, słuchajcie, drewno, to jest całkiem też okej opcja, żeby po prostu tutaj mieć to obudowane łóżko, tak wiecie, tak patrzę, uhuhu, tak wiecie, tak. Czy wy widzicie, ale obudowane wyrko, nie no, normalnie Abera versus wszyscy gracze na Bedwarsach zaraz będzie, bo wszyscy zobaczą tak obudowane łóżko i pomyślą sobie, o nie, ja muszę koniecznie go rozwalić, nie, tak słuchajcie będzie, zobaczycie, zobaczycie, naprawdę, ja nie żartuję, słuchajcie, dobra, lecimy oczywiście sobie, słuchajcie, tutaj już po diaksiki, słuchajcie, a dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że trzeba będzie polecić do Aquy, nie wiem, słuchajcie, jak tutaj wygląda sytuacja z przeciwnikami, czy oni są raczej dobrzy, czy tak średnio, ale ja na pewno będę musiał sobie ogarnąć właśnie przede wszystkim, słuchajcie, na start diamenty. I to mnie interesuje najbardziej. Dobra, mamy trójeczkę, czyli weźmiemy sobie chyba i trapa, czyli tą pułapkę i w dodatku jeszcze protection, żeby po prostu mieć tutaj ochronę. Myślę, że to jest taki najlepszy zawsze pakiecik startowy, więc zrobimy właśnie tak, no i... A dobra, niech będzie ten trap, serio, bo tak jeszcze się wahałem, czy może by nie kupić, słuchajcie, czegoś takiego bardziej kozackiego, jak na przykład chociażby ten... to uleczanie! No, heal, wiecie, że jesteś u siebie w bazie, a ci się regeneruje HP, no nie? To by było fajne, ale niestety, słuchajcie, nie tym razem. Dobra, no to co? Ja myślę, że możemy do ciebie tutaj podejść. To jest Aqua w ogóle? To jest chyba, słuchajcie, Aqua. Tylko nie chciałbym, żeby on, słuchajcie, mnie rozklepał, więc ja bym najchętniej, wiecie, co zrobił? Wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym zrobił coś takiego, słuchajcie. I teraz bym zrobił pyk, i teraz bym, słuchajcie, zrobił pyk. Okej, dobra. Zostało, słuchajcie, rozwalone mu łóżeczko i teraz tak, to TNT chciałbym... Chciałbym, żeby to TNT go bardzo jakoś odepchnęło, ale chyba on się schował w bazie, bo bym dostał już, słuchajcie, final killa, a nie dostałem, czyli prawdopodobnie gościowi udało się, słuchajcie, uciec od, że tak powiem, tego promienia rażenia i tutaj widzę, że, słuchajcie, niebieski nadchodzi, no witam, witam, witam serdecznie, no to mamy giga problem, bo mamy, słuchajcie, dwóch przeciwników teraz naraz do rozklepania. Co oczywiście chyba nie muszę mówić, że będzie olbrzymim problemem, no nie? Jeśli muszę mówić, to trochę szkoda, ale słuchajcie, on już tutaj nadlatuje, więc no to co, ja myślę, że warto by było do niego podejść. A tu jeszcze Aqua, nie? Ej, serio, to już jest słabe. To już jest słabizna, kiedy, słuchajcie, leci do mnie dwóch typów na raz, a gramy na solówkach, no nie? No ale dobra, jakoś, słuchajcie, spróbujemy to ogarnąć. Spróbujemy właśnie i jednego, i drugiego zaraz rozklepać. Dobra, chodź, dobra, okej. Skaczesz czy nie skaczesz? Skaczesz, no ale dobra, wiesz co ty zrobiłeś, gościu. Tutaj tyle zrobię, że właśnie żegnam pana, nie? Okej, słuchajcie, wiecie co też zrobimy? Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego, że wle... O, jak on, słuchajcie, jak on nieźle... Nieźle, słuchajcie, te klocki stawia, tak szczerze. Bardzo szybko stawiał te klocki, nie? Ale okej, ja nie mam trapa, więc prawdopodobnie mogę mieć za sekundę powyrku. Nawet mam już w tym momencie, słuchajcie, powyrku, ale nie będę, że tak powiem, się nawet tutaj interesował tym typeczkiem. Po prostu spróbujemy, słuchajcie, mu naklepać jeszcze, jeśli jest to możliwe, okej. Jakby wyrka może i nie mamy, ale jeszcze, słuchajcie, mamy nadzieję, więc jest okej. Jakby, wiecie, wiadomo, te nasze nadzieje są już małe, bo po prostu... Jak to powiedzieć? Wystarczyłoby na przykład, żeby nie atakowały nas dwa teamy naraz? No ale okej, no widzicie, takie są realia Minecrafta. No szkoda, po prostu szkoda. Zrobimy sobie teraz i te meczki i słuchajcie, polecimy oczywiście dalej. Musimy się wbić na pewno tutaj do Aqua, żebyśmy właśnie mogli ogarnąć sobie chociażby Sharpnessa. Ale przykre jest to, jak latają dwa teamy naraz, nie? To jest jakby, ja już nie będę narzekać, ale naprawdę to jest przykre. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że tutaj są codziennie filmiki, więc warto być po prostu tutaj na bieżąco. A na kanale Abra Minecraft też codziennie, słuchajcie, seria z survivalu. Dokładnie tak, czyli z, wiadomo, z naszych milionowic. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Zrobimy sobie na pewno tą zbrojeczkę. Myślę, że w następnej kolejności zrobimy sobie firebole. Serio, te firebole to jest jednak tak ważna rzecz, a przynajmniej w moim rozumowaniu, że po prostu warto, nie? Po prostu warto. Tutaj gość coś miał. Miau! Okej, spoko, to żelazny mieczyk zaraz może nawet sobie zrobimy, tylko czekajcie, wiecie co, wyrzucę tutaj, czy ja coś mam fenderczeście, nie mam, ale jedno żelazo by mogło mi się przydać, tak szczerze, wiecie, no, zrobimy żelazny mieczyk, gdyż żelazna zbrojka, enchantowane, wszystko, słuchajcie, rachu, ciachu i po strachu, że tak powiem, kupimy sobie, słuchajcie, wełnę, kupimy sobie jeszcze jednego firebola, teraz wyrzucimy sobie ten mieczyk, no i dobra. Jesteśmy mniej więcej gotowi, słuchajcie, widzę, że tutaj jest różowy, nie wiem co też robi ten różowy, ale... Wiem, że ja bym bardzo chciał się, słuchajcie, wybrać do niebieskiego. Niebieski wydaje się być niezłym graczem. Naprawdę, jakby, nie mówię, że jakimś turbo kozakiem, ale naprawdę wydaje się być niezły. Więc gdyby się, słuchajcie, do niego dobrze wbić, to mógłby mieć totalnie już po wyrku, no nie? A, czy ja się dobuduję? No, daj mi się tutaj. No, ja chcę sięgnąć, no dziękuję. O, teraz dziękuję, dobra. Teraz jest gituba, więc ja myślę, że dawajcie, polecimy sobie właśnie na jego wyrko. Ono jest tutaj naprawdę, słuchajcie, w, że tak powiem, niedalekiej odległości od nas, więc akurat całkiem spoko. Muszę tylko uważać, słuchajcie, żeby nie być po prostu zrzuconym
z jakiegoś dziwnego, jak, nie wiem, po prostu jakiegoś powodu. Rozumiecie, co mam tutaj, że tak powiem, do przekazania. Akurat się wbijam, słuchajcie, na łóżko niebieskiemu, który jest nie wiadomo w ogóle gdzie, więc chyba powinno się udać, a przynajmniej taki jest plan. Okej, dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, i teraz słuchajcie, nikt już wyrka w tym momencie nie posiada. On w ogóle napisał LOL. No co, nie spodziewałeś się, co? No wiem, że się nie spodziewałeś, ale spoko. Okej, łóżka nie masz, a ja za to będę miał tutaj i refile, i firebole, i mnóstwo innych rzeczy. Jesteśmy, słuchajcie, jeden na jednego, no nie? Więc całkiem ciekawa arenka nam się tutaj szykuje. Ja wolę tutaj poczekać, słuchajcie, troszeczkę na więcej itemów, zjem sobie refila. Ale moi drodzy, jeszcze tylko szybko wspomnę o sklepie www.abraety, pierwszy link w opisie. Czeka na was epickie koszuleczki, słuchajcie, Abratim, czy kubeczki, nawet z bedursami, jeśli lubicie tą gierkę. I przypominam, że do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis, albo ze złotym podpisem, albo ze srebrnym. Ale słuchajcie, to jest tylko do wyczerpania zapasów. Naprawdę, bardzo szybko schodzą te autografy, więc warto się pospieszyć, jeśli chcecie coś takiego ustrzelić, bo serio, nawet kupując sam jeden kubek, już zdjęcie otrzymujecie w gratisie. www.abraety, pierwszy link w opisie. Wpadajcie i zamawiajcie i możecie mieć właśnie swój własny autograf Abratim. Oh yeah, znaczy Abratim. No, że Abre, wiecie co chcę powiedzieć, nie? Dobra, widzę, że on też, słuchajcie, jest enchantowany, lata sobie tutaj z tymi wszystkimi temeczkami, spoko, spoko. A, więcej wełny, wiecie co? Więcej wełny na wszelki wypadek sobie tutaj jednak zakupię, bo po prostu nie wiem, słuchajcie, na ile ciężko będzie, może ja będę musiał się gdzieś przedostać, nie wiadomo gdzie, różnie może być. Dobra, Fender, że się na pewno nic nie mam, na pewno niczego nie mam, okej. Widziałem, słuchajcie, że on gdzieś tam boczkiem sobie latał, więc ja spróbuję się wybrać właśnie tutaj, gdzie będę choć troszeczkę bezpieczniejszy. Okej, nie zebrał diaksów. A wydawało mi się, że on wtedy przechodził. No dobra, może nie przechodził w takim razie, skoro tutaj nie zebrał tych diaksów. Ale okej, on był po emeraldy. Dobra, to mi się pomyliło, słuchajcie. To mi się pomyliło w takim razie. Okej, powiedzcie mi, gdzie on teraz się podziewa? Bo gdybym ja wiedział, gdzie on się, słuchajcie, podziewa, to mógłbym, że tak powiem, reagować. Oj, najgorzej to by było, jakby, słuchajcie, on był w tym miejscu i na przykład zrzucał na mnie firebola, czy coś w tym stylu. Ale okej, my sobie zrobimy teraz Protection 3. Protection 3, słuchajcie, już może dać nam niezłą przewagę, jeśli chodzi o klepę. No też pytanie, czy on jakimś tam dziwnym przypadkiem, nazwijmy to, nie będzie też miał jakichś itemków ogarniętych. Wiecie, właśnie na przykład Protection 3. No nie? Może tak być, może tak nie być. Może po prostu być bardzo, bardzo różnie. Dobra, mamy strzały. Mamy, słuchajcie, wszystko mniej więcej teraz pod kontrolą, tylko po prostu nie wiem, gdzie jest ten typo. On może sobie nawet równie dobrze teraz, wiecie, robić poteczki i inne różne rzeczy, dzięki którym po prostu będzie wiedział, gdzie ja się znajduję. Na przykład kompas. A ja nie będę wiedział, gdzie on się znajduje. Więc trzeba, słuchajcie, tutaj uważać i po prostu go gdzieś zlokalizować. No nie? Serio, wydaje mi się, że to jest teraz najważniejsze, aby, słuchajcie, ogarnąć kompas. Serio, ten kompas może zrobić naprawdę dobrą robotę, więc podejdźmy sobie tutaj ładnie, pięknie, bo ja totalnie, słuchajcie, nie wiem, gdzie on się teraz podziewa. Dobra, okej, kupuję w takim razie, słuchajcie, kompas, tracker, okej. Dobra, wiemy już, słuchajcie, gdzie on się teraz znajduje. Wiemy, że jest, słuchajcie, tutaj, że on jest, słuchajcie, na tej wyspie i teraz, słuchajcie, tak, ja, okej, pokazałem mu, słuchajcie, chyba, że mam łuk, on mi pokazuje, że ma poteczki. Właśnie, słuchajcie, zniknął, ale ja właśnie robię coś takiego, słuchajcie, więc raczej przejść chyba nie przejdzie. Widzę jego wełenkę, nie? Widzę, że słuchajcie, tam leci. Okej, dobra, strzelam do niego. Okej, słuchajcie, teraz rzucam mu firebola. Teraz, słuchajcie, strzelam do niego cały czas. Okej, okej. Dobra, ma diaksowy mieczyk, słuchajcie, ma diaksowy mieczyk, więc tak nie za dobrze. Oj, na diaksowym mieczyku to, słuchajcie, nie mam żadnych szans, wydaje mi się. Wiecie, wydaje mi się, że nie mam żadnych szans. A jednak, słuchajcie, a jednak, kurde, kozak. No dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie z kolejną arenką. Ja niestety mam zawsze takie obawy. Teraz mam 6 wygranych z rzędu. I zawsze, kiedy, słuchajcie, jest około 6 do 8 wygranych gierek z rzędu, to pojawiają się problemy. I teraz nagrywam odcinek i pewnie trafi mi się albo, słuchajcie, jakiś gość, który po prostu ma milion gwiazdek, albo po prostu coś zrobię strasznie głupiego i potem przegram. No, różnie, słuchajcie, może być. W każdym razie, my na pewno kupimy sobie wełnę, kupimy sobie, słuchajcie, drewienko i po raz kolejny obudujemy sobie właśnie tą taktyką wyrko, bo wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, całkiem akurat niezła taktyka. Patrzcie, co myśmy teraz zrobili. Nie no, po prostu, jakby to przez to, że to jest akacja, wygląda tak dobrze. Serio, tak dobrze to wygląda, że to jest po prostu jakiś szok. No ale okej. Też fajnie by było sobie ogarnąć tulsy, to przede wszystkim, słuchajcie. I nie wiem, czy czerwony do mnie leci, ale tak mi się, słuchajcie, wydawało, że już do mnie tutaj właśnie pomyka. Więc trzeba będzie uważać. A, pomyka, oczywiście, że tak. Ale on, słuchajcie, się wolno buduje, więc teoretycznie rzecz ujmując, powinno być, słuchajcie, z nim łatwo. Ale wiecie, jak to jest z saberką. Ja to potrafię naprawdę tak, słuchajcie, zepsuć jakąś okazję, że po prostu potem już jest tragedia, więc no wbijamy się oczywiście do niego. Uwaga, chyba się uda.
Ej, no dobra, udało się, więc nie będę teraz narzekał aż tak strasznie, ale słuchajcie, no naprawdę, tym razem mi się udało, bo po prostu, serio, ja potrafię czasem tak sknocić jakąś akcję, że to jest po prostu jakiś hit. No, nieważne, zbieramy oczywiście od niego itemki, skoro już tutaj leżą, to myślę, że warto byłoby się, słuchajcie, nimi zająć i teraz sobie właśnie stworzyć te tulce, tak jak już, słuchajcie, wspominałem. Zrobimy sobie też więcej wełenki i ogarniemy sobie zbrojkę żelazną. Mam też nadzieję taką skrytą, słuchajcie, że do mnie zielony nie leci, dobra, nie leci. No to co, myślę, że moglibyśmy sobie, słuchajcie, wybrać już na diaksy. Diaksy to jest jednak zawsze, wiesz, taka fajna rzecz, że po prostu gościu, musisz te diaksy, bo w poprzedniej arence, gdyby nie to, że miałem protection 3, no dobra, z protectionem 2 też pewnie by się udało, ale gdybym miał brak protectiona, a gość miał enchantowany diamentowy miecz, to byłbym na 2-3 strzały, więc no jednak warto by było sobie to poogarnąć. Dobra, zrobimy sobie, słuchajcie, teraz trapa. Jeden diamencik sobie akurat zachowamy, bo dlaczego by nie, i możemy go sobie odłożyć tutaj do ender chestu, to sobie, słuchajcie, wywalimy. I teraz oczywiście lecimy już do przeciwników, tylko dajcie mi jeszcze... Mamy jakieś żelazo? Mieliśmy tutaj żelazo, no dobra. To w takim razie sobie jeszcze więcej wełny kupię, żeby po prostu coś tutaj mieć. Odkładamy to, ram, pam, pam. I teraz tak, słuchajcie, zielony póki co nic nie robi. Tutaj widziałem, że jest różowy i szary, powiedzmy, że tam się klepią, ale szarego już nie ma. Spoko, okej, wyrzucę. To w takim razie, słuchajcie, spróbuję właśnie wybrać się do różowego, bo wydawało mi się, że tam różowy to chyba ogarnia w miarę tą gierę, więc wybieramy się, słuchajcie, i rozwalamy go tutaj tak na feście. Dobra, okej, ładnie, pięknie sobie tutaj skaczemy. Aj, on chyba ogarnął, bo już zobaczył, że tam jestem i się już, słuchajcie, do mnie tutaj wraca. No to w takim razie, słuchajcie, zrobimy tak, okej. I tak spróbujemy, słuchajcie, do niego polecieć. Wie o mnie czy nie? Ej, nie, chyba nie wie. Dobra, nie wiem, teraz to, słuchajcie, już naprawdę się pogubiłem. Nie wiem, czy wie, czy nie wie, ale ja na pewno, słuchajcie, o nim wiem. Więc jazda do niego, słuchajcie, jazda teraz do niego. Oczywiście wbijamy się mu tutaj tak fest na wyrko. I wiecie co, spróbujemy mu może zrzucić TNT na głowę. Zobaczymy, czy to się w ogóle, słuchajcie, uda. Czy on nie będzie tutaj próbował do nas jakoś tak boczkiem polecieć, czy coś, czy może właśnie wejść tutaj do nas na bazę, na górę, znaczy na nasz most i po prostu nam tego zrzucić, ale ja w każdym razie, słuchajcie, właśnie teraz zrzucam TNT i słuchajcie, no prawdopodobnie gość już nie ma właśnie w tym momencie wyra. Dobra, nie ma wyra, ale ma, słuchajcie, enchantowaną zbroję, więc raczej nic mi się tutaj nie uda, słuchajcie, mu zrobić. Niestety, choćbym bardzo chciał, słuchajcie, zostało mu 2 HP, czyli jeden cios, no ale miał enchantowaną zbrojkę, znaczy ten enchantowany mieczek, przepraszam, więc wiadomo, że w tej sytuacji po prostu byłem bez szans, ale jestem zadowolony ze swojego rezultatu, jeśli mam być szczery, bo mimo wszystko, słuchajcie, zostaje nam tak, drużyna zielonych, która daje mi święty spokój, zostaje nam właśnie, słuchajcie, różowy do rozklepa. Czemu zielonego w ogóle nie ma na arenie? Ej, to jest dziwne, słuchajcie. Nie ma go na arenie, więc można by do niego w ogóle podejść i rozwalić mu wyrko i prawdopodobnie dostalibyśmy final killa, ale teraz to sobie olejemy. Zrobimy sobie, słuchajcie, enchantowany żelazny miecz. Co wy na to? Ja myślę, że to będzie, słuchajcie, bardzo dobry pomysł, żeby zrobić sobie właśnie teraz enchantowany żelazny miecz. Widzę, że tam biały, słuchajcie, w ogóle też sobie lata do różowego, więc oni niech się tam klepią, jakby spoko, mi to nie przeszkadza. A mi teraz będzie, słuchajcie, po prostu trochę łatwiej, więc jest okej. Jest naprawdę, słuchajcie, okej. Teraz kupimy sobie 2 refile, teraz sobie zrobimy jeszcze w dodatku jakiegoś fireballka, żeby było łatwiej tutaj, słuchajcie, przeskakiwać nad przeciwnikami i lecimy do białego, bo wydaje mi się, że co? No biały to jest chyba ostatni gość, jaki nam został, bo serio, zielonego nie ma. Jakby, serio, go po prostu nie ma, słuchajcie, na tej arenie, więc ja nie wiem, co się, słuchajcie, z nim dzieje, ale po prostu go nie ma. Dobra, przejdziemy sobie tak i słuchajcie, spróbujemy mu oczywiście na... To mu nieźle naklepałem. Jak go tutaj nie ma, nie? Jak go tutaj nie... Ja nawet nie wiedziałem, że go nie ma. Dobra, słuchajcie, wyrzucam to, nawet, słuchajcie, tego diaksa wyrzucę, żeby po prostu nikt go nie zebrał i lecimy do tego białego. Okej, zaprasza nas tutaj pan ładnie, pięknie oczywiście. Dobra, słuchajcie, wiecie co? A może my byśmy właśnie polecieli, słuchajcie, w górę? Nie wiem, czy on ma, słuchajcie, fireballa, czy nie, ale może byśmy mu zrzucili? Co wy na to, słuchajcie, to TNT, nie? Czekaj, dobra, on nie ma, słuchajcie, najwięcej HP na świecie, więc może uda się mu po prostu konwencjonalnie naklepać i teraz rozwalić mu wyrko tak w najprostszy sposób na świecie. Dobra, słuchajcie, udało się, więc teraz szybki refilek, słuchajcie, jest jechany i spróbujemy go oczywiście tym fireballkiem rozwalić, bo on... Ty, on siedzi w tej bazie? Jest w tej bazie, czy nie jest w tej bazie? No jest w tej bazie, ale on się bał po prostu podejść. Okej, dobra, trochę dziwne. W każdym razie, słuchajcie, klepiemy go oczywiście jak, żeby inaczej. Chodź tutaj, chodź. No i jest wygranko, widzicie? Bo nie było tego zielonego. Dlatego jest wygrana. Nie, no ej, dobra, za łatwo. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że codziennie są tutaj filmy, więc po prostu warto być na bieżąco. I wpadajcie jeszcze na kanał Abra Minecraft po więcej, słuchajcie, z filmików ode mnie, bo tam są codziennie, słuchajcie, filmy ze survivalu. I teraz patrzę, ojojojojoj, słuchajcie, wychodzimy, bo chciałbym właśnie zobaczyć, która to jest moja wygrana z rzędu. To jest, słuchajcie, Current Win Streak 7. No, czyli całkiem nieźle. Słuchajcie, wpadajcie jeszcze na sklep www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie koszuleczki Abra, tym
czy to białe, kolorowe, niebieskie, słuchajcie, i nawet są wzory z Bedwarsami, oraz do każdego zamówienia jest gratis zdjęcie z autografem. Każdy widz, który zamówi coś na sklepie, otrzymuje, słuchajcie, zdjęcie z autografem, ale tylko do wyczerpania zapasów, więc pospieszcie się, bo jak się skończą te autografy, to już ich po prostu do zamówień nie będzie, a naprawdę bardzo szybko schodzą, więc po prostu wpadnijcie i zamówcie, pospieszcie się. www.abraety, pierwszy link w opisie. A ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Dobrego dzienniczka, eleczko i pół!